Pododział basnąć. Pododział na prawo. Patrz. Podszedł sztandarowy, sztandar wojskowy. Wprowadzić. Pododział, baczność, pododział, spocznij. Przemówienie wygłosi dowódca brygady, pan pułkownik Sławomir Kocanowski. Żołnierze, szanowni państwo. Witam serdecznie na 7 w tym roku przysiędze wojskowej 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ten rok jest dla nas bardzo intensywny. Od 99 dni prowadzimy operację Silne Wsparcie, pomagając mieszkańcom strefy nadgranicznej, żołnierzom wojsk operacyjnych i funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji. Ponadto nadal kontynuujemy wsparcie władz lokalnych i służb medycznych w walce z koronawirusem. Tym bardziej cieszę się, że w nasze szeregi powiększają się o kolejnych ochotników chcących pełnić służbę na rzecz bezpieczeństwa naszego regionu. Jesteśmy szczęśliwi, że jest dzisiaj z nami przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pan major Adam Burawski. W tym miejscu chciałbym też podziękować wszystkim kombatantom na czele z prezesem Okręgu Białostockiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, majorem Czesławem Chociejem za nieustające wsparcie. Witamy serdecznie, panie majorze. Terytorialsi. Przysięga wojskowa to wyjątkowa chwila, którą z pewnością zapamiętacie na całe życie. Pochodzicie z różnych środowisk, jesteście w różnym wieku i wykonujecie różnorodne zajęcia. Są wśród was tacy, którzy dopiero zaczynają drogę w dorosłość, a także ci, którzy swoim doświadczeniem życiowym mogą wspierać swoich młodszych kolegów i koleżanki. Dziś wszystkich was łączy zobowiązanie wobec naszej ojczyzny i jej mieszkańców. Od teraz wspólnie będziemy dbać o bezpieczeństwo naszej społeczności. Witajcie na pokładzie i do zobaczenia w linii. Dziękuję bardzo. Powtarzajcie za mną słowa roty przysięgi wojskowej. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji. Strzec honoru żołnierza polskiego. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Szanowny panie pułkowniku, dowódco 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, panie ministrze, szanowny panie wojewodo, szanowni państwo, czcigodni kapłani, kapelani, żołnierze, panie i panowie. Uczestniczymy już w 37. przysiędze, jaką składają kolejne grupy żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ja miałem zaszczyt dzięki zaproszeniom pana pułkownika w większości z tych spotkań, z tych uroczystości, gdzie była składana przysięga, uczestniczyć. I kiedy zabierałem głos, mówiłem o tym, wszyscy tak mówiliśmy zresztą, że decyzja o wstąpieniu do wojska, do
tego piątego rodzaju sił zbrojnych. To wyraz patriotyzmu, szacunku dla munduru, to także uszanowanie tradycji, to chęć służby Polsce. Ale w tych słowach, w tych myślach sądziliśmy, że, bo dzisiaj też to oczywiście można i trzeba powiedzieć, ale wtedy sądziliśmy w ponad tych 30 spotkaniach, że te słowa, które zawarte są w locie przysięgi, które za każdym razem wasi koledzy wypowiadali i wy dzisiaj wypowiedzieliście, to są takie słowa ważne, słowa deklaratywne, ale że one nigdy może nie będą musiały być potwierdzane w postawach i w działaniach w życiu. Słowa, że przysięgi, które mówią, że nie będziecie w potrzebie ojczyzny krwi własnej ani życia nie szczędzić, czy te zwłaszcza, że zobowiązujecie się do obrony niepodległości i granic Rzeczypospolitej, bo Polska wydawała się bezpieczna. Tak było przez 30 przynajmniej lat, kiedy wyzwoliliśmy się spod sowieckiej okupacji, kiedy mamy suwerenną Rzeczpospolitą. Niestety historia kołem się toczy i zagrożenia powracają. W ostatnim czasie właśnie z całą taką realną siłą powróciły w pobliże nas tutaj, na granicy polsko-białoruskiej, mamy rodzaj wojny. To jest wprawdzie inna wojna niż te wojny, które mamy w pamięci, wojny konwencjonalne. Mówimy o wojnie hybrydowej, ale wojna hybrydowa to też wojna. I trzeba strzec bezpieczeństwa naszej granicy, integralności terytorialnej. I to właśnie czynią żołnierze i funkcjonariusze. Tutaj już jest realne zaangażowanie i realne są niebezpieczeństwa niestety. Bardzo wszyscy mocno dziękujemy naszym służbom, naszym żołnierzom, naszym funkcjonariuszom, Straży Granicznej, Policji, Wojska Polskiego, właśnie żołnierzom wszystkich formacji, które są i wojskom operacyjnym i Wojsku Obrony Terytorialnej za to, że właśnie wszyscy w imieniu naszym wspólnym, naszego narodu, a więc nas wszystkich, strzegą naszej niepodległości, naszego bezpieczeństwa. Wy dołączacie dzisiaj do formacji wojskowej, do naszej armii, której będziecie częścią i pewnie trzeba się liczyć z tym, że tak jak wasi koledzy, tak i wy możecie być skierowani do działań, których w tej chwili wymaga sytuacja. Szanowny panie pułkowniku, dowódco pierwszej Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, wszyscy tutaj zgromadzeni żołnierze, przedstawiciele władz cywilnych, panie ministrze, panie pośle, panie sekretarzu, wszyscy tutaj zgromadzeni. Dzisiaj przeżywamy kolejne, mam nadzieję, państwa święto, bo dzisiaj wstępujecie w sposób uroczysty w szeregi Wojska Polskiego, ale dla nas, osób, które są gośćmi tej uroczystości, dla nas też to jest podniosła chwila. Cieszymy się, że Wojska Obrony Terytorialnej zwiększają swoje szeregi, że kolejne panie i panowie wstępują w szeregi tej formacji, co zwiększa i już tysięczne rzesze żołnierzy, którzy w tej formacji służą, jak i zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa. Cieszymy się z tego, bo państwo pochodzicie z różnych miejscowości naszego województwa. Jesteście również polokowani w swoich jednostkach w różnych częściach naszego województwa. Stąd też jest kolejna radość, że wojsko jest coraz bardziej obecne w naszym województwie, w różnych miejscach naszego województwa. Wraca tam, gdzie jeszcze dziesiątki lat temu było, albo wraca do miejsc, gdzie tego wojska już nawet najstarsi ludzie nie pamiętają.